zależności od tego, jakie uczynki się popełnia w życiu doczesnym, później, w zależności od tego, kim się było, jakie miało się dobre czy złe uczynki, jak się żyło, jest forma sądu ostatecznego, nie zbliżona do naszego, po czym następuje wcielenie, reinkarnacja. I w zależności od tego, jak się żyło, dostępuje się wcielenia w istocie wyższej lub niższej. I teraz tak, celem każdej istoty żywej, bo mówimy, że człowiek jest tak samo ważny jak mrówka, jak pies, jak jakiś tam drobnoustrój. Celem każdej istoty żywej jest, i ten ciąg reinkarnacji jest uznawany jako rzecz negatywna. To jest zła rzecz, to nie jest rzecz, do której się dąży. Celem każdej istoty żywej jest uwolnienie się z tego kołowrotu reinkarnacji. Czyli dostąpienie stanu mokszy, czyli wiecznej szczęśliwości, dostąpienia raju, można tak najprościej po naszemu powiedzieć. I teraz tak, co jest warunkiem, żeby dostąpić tego stanu mokszy, tej nirwany oświecenia? Otóż trzeba, no niestety, rozczaruję wszystkie panie. Kobieta nie może dostąpić tego stanu. Kobieta musi być dobrą kobietą, dostąpić reinkarnację w ciele mężczyzny i dopiero mężczyzna ma szansę dostąpić stanu mokszy. Niestety tutaj emancypacja nie dotarła. W związku z czym łańcuch jest mniej więcej taki. Człowiek musi być na tyle dobry, żeby w najlepszym przypadku reinkarnować się jako znowu mężczyzna. Reinkarnacja w ciele kobiety jest już degradacją. Zły człowiek, kobieta, mężczyzna reinkarnowany do dżdżownicy jest już dużym cofnięciem się i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zależności tu jest cała masa. Najprościej można powiedzieć, że największe szanse na uwolnienie się z tego całego cyklu mają święci mężowie, czyli nie mnisi, bo to jest inna sprawa, tylko święci mężowie, pustelnicy, tak to można po naszemu powiedzieć. Teraz tak, jak wyglądają obrzędy, na czym polega pogrzeb w hinduizmie? Otóż to jest bardzo ściśle związane właśnie z tym ciklem reinkarnacyjnym. Osoba, która umiera, cały czas ma w sobie ciało, czyli tą pokrywę, ale w środku ma także i duszę. Dusza, która jest zamknięta w martwym ciele, która się nie może z tego ciała wydostać. Co zrobić, żeby dusza się wydostała? Trzeba zdjąć pokrywę, czyli martwe ciało. Jak to zrobić? Jeżeli zakopiemy, nic nam nie da, bo po prostu cały czas dusza będzie zamknięta w ciele. W związku z tym niezbędna jest kremacja. Kremacja odbywa się daleko od takich świętych miejsc jak to, po prostu przed wioską, na jakimś polu. Też jest normalnie stos pogrzebowy, jest to impreza, to jest słowo. Jest to obrząd, jest okoliczność typowo rodzinna. No tak, proszę, obserwujcie, bo to no, cieszę się, że komuś się zeszło. Przepraszam, tutaj trafili na taki obrząd, to jest straszne. Dla nas jest to nie tak, o lamencie książkę powiem, ponieważ lament jest obrzędem. To nie jest, to jest na rodzina, oczywiście smutek jest normalnie ludzki i to jest naturalne, natomiast obowiązkiem żałobników jest lament. To jest też jeden obowiązek. To jest rytualne po prostu lamentowanie. Tak, rytualne.